Po tym, jak odbyła się licealiada dziewcząt w piłce nożnej, do półfinału zakwalifikowały się 4 zespoły szkolne. Były to ZS nr 7, 3 LO, ZSP Energetyk oraz 2 LO. Jako pierwsze zmierzyły się ze sobą odwieczne rywalki zespół szkół nr 7, w którego składzie prawie w całości grają zawodniczki Wiktorii AW. Przeciwko drużynie 3 liceum ogólnokształcącego, w którego składzie grają również piłkarki ligowe, tyle że szczytu Boguszów. Drużyna ZS nr 7 nie dała najmniejszych szans swoim rywalkom, które na co dzień grają w wyższej lidze drużyny szczytu Boguszów. Mecz zakończył się wynikiem aż 4-0 dla drużyny zespołu szkół nr 7. Z kolei w drugim półfinałowym spotkaniu zmierzyły się ze sobą drużyny ZSP Energetyk oraz 2 LO. W zaciętej i wyrównanej walce to Energetykowi przypadł punkt, wygrywając spotkanie 3-2. W obydwu tych drużynach również występowały zawodniczki Wiktorii AW. W finale w meczu o trzecie miejsce zmierzyły się drużyny, które pierwsze swoje półfinałowe mecze przegrały. Była to rywalizacja pomiędzy 2. i 3. liceum ogólnokształcącym. Po bardzo zaciętej walce na parkiecie hali Osiru korzystniejszym wynikiem mógł się poszczycić zespół 3 LO, wygrywając mecz o trzecie miejsce 5-2. Finałowy mecz pomiędzy ZSP Energetyk a zespołem szkół nr 7 zapowiadał się, że będzie jednostronny. Jednak miłą niespodziankę sprawiły obie drużyny, grając zaciekłe spotkanie do ostatnich minut. Ostatecznie to faworytki z zespołu szkół nr 7 wygrały mecz 1-2, jak i całą licealiadę w halową piłkę nożną kobiet. Obserwujący licealiadę kibice oraz pracownicy ośrodka sportu i rekreacji wychwalali styl gry, który dziewczyny nabrały dzięki klubom piłkarskim kobiet w Wałbrzychu i Boguszowie Gorcach. Odkąd istnieją profesjonalne kluby kobiecej piłki nożnej, nie sposób nie zauważyć rosnącej konkurencji między grającymi paniami. Poziom w kobietach troszeczkę słabszy, ale od roku, od kiedy widać działalność klubu Wiktoria oraz Boguszowa Gorcy, naprawdę poziom wśród dziewcząt jest naprawdę bardzo wysoki. Teraz dziewczyny będą reprezentowały Wałbrzych w wyższych rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. Nas reprezentować w rozgrywkach powiatowych, a dalej na Dolnośląskim w rozgrywkach. Tak więc myślę, że wśród dziewcząt zajmiemy czołowe miejsce na Dolnym Śląsku. Tam będą rywalizowały z dużo bardziej wymagającymi przeciwniczkami, chociażby z zespołami z Wrocławia. Jak zawsze Wrocław ma najsilniejsze drużyny i to we wszystkich dyscyplinach sportowych. Ale my trzymamy kciuki za nasze reprezentantki.